jak, proszę Państwa, to robić? Jak inwestować w czasie spadków na giełdzie? Pewnie to nie jest najtrudniejsze pytanie dla tych, którzy dopiero zaczynają, być może odrobinę trudniejsze dla tych, którzy już wcześniej inwestowali i jakieś aktywa na giełdzie, na przykład papierów wartościowych w Warszawie, już mają. Jak to zrobić? Co to za moment? Czy dobry, czy nie? Jak go wykorzystać? Jakiego rodzaju zlecenia giełdowe można użyć, by wykorzystać ten moment i odpowiednio się przygotować, na przykład zgodnie z naszą inwestycyjną strategią? O tym dzisiaj trochę pomówimy. Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na piąty odcinek tej serii naszego webinaru. Wszystko na stronie wiedzatoskarb.wp.pl. Wszystko, to znaczy to, co Państwo teraz oglądają na żywo, ale także wszystkie poprzednie odcinki, nie tylko tej serii, ale także poprzedniej serii. Powiem krótko, to jest fantastyczny bank wiedzy o inwestowaniu. Tam Państwo znajdą poprzednie nagrania, poprzednie odcinki, a także odpowiedzi na pytania, które się pojawiają. Państwo te pytania mogą już teraz, w tej sekundzie zadawać. Widzę, że Państwo są obecni, za to serdecznie dziękuję. Niektóre z tych pytań pojawią się w trakcie naszego spotkania, inne na koniec, a te najciekawsze, wszystkie te najciekawsze znajdą swoje odpowiedzi po chwili. Profesjonaliści, eksperci zbiorą te pytania i specjalnie dla Państwa na tej stronie wiedzatoskarb.wp.pl odpowiedzą. Profesjonaliści i eksperci, którzy dzisiaj ze mną w studiu wirtualnej Polski, to Krzysztof Pakulski, ekspertem banku. Dzień dobry, Krzysiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam, panie i Artur Wiśniewski, założyciel stockbroker.pl, makler papierów wartościowych. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, cześć. No dobrze. Panowie, no, sytuacja, nazwę to delikatnie, niezbyt łatwa na giełdach. Co to jest właściwie, Arturze, BESSA i czy ty byś spokojnie mógł tę sytuację, z którą dzisiaj mamy do czynienia, nazwać takim określeniem? BESSA jest takim okresem na rynku, kiedy spadają akcje. I z tym okresem właśnie mamy obecnie do czynienia, takim umowną granicą BESSY jest to, że rynki akcji spadają przynajmniej przez 6 miesięcy, a zakres tych spadków to minimum 20%. 6 miesięcy, 20%, te kryteria zostały już spełnione? Tak, już ze 3 kwartały mamy spadków i ten zakres już sięga około 25%, przynajmniej kiedy patrzymy na globalne rynki akcji, na te szeroko zdywersyfikowane indeksy. Czyli to są te szeroko zdywersyfikowane, szerokie indeksy, ale czy na przykład na giełdzie przyksiężącej w Warszawie też już spokojnie mógłbyś powiedzieć o BESSie? Tak, tutaj BESSA również jest obecna, nawet można powiedzieć bardziej zaawansowana. No dobra, panowie, bo to jest trochę tak, że mówi się o rynkach kapitałowych, o giełdach, że one trochę wyprzedzają i próbują pokazywać przyszłość. Zawsze trochę wyprzedzają realną gospodarkę. A może już widzimy na giełdach? No powiedz, Krzysiu, może już widzimy na giełdach jakieś takie sygnały tego, że gospodarka zacznie się odbijać, czy to jeszcze nie jest taka chwila, w której inwestorzy by nam pokazywali, że ten trend się odwraca i za chwilę, z przełożeniem kilku kwartałów, także realna gospodarka się odbije, czy to jeszcze nie jest ten moment? Jeżeli chodzi o realną gospodarkę, to tak naprawdę jeszcze wydaje mi się, że najgorsze jest przed nami. Analitycy teraz na rok 2023 praktycznie w ostatnim czasie ze 100% prawdopodobieństwem szacują, że na globalnych rynkach, na globalnych, głównie też myślimy o amerykańskim rynku, wystąpi recesja. Jeżeli pytałeś o wyprzedzanie, dyskontowanie przyszłości, to jak najbardziej ma to już miejsce, ponieważ między innymi giełdy obecnie spadają ze względu na strach przed wystąpieniem recesji, która, tak jak mówiłem wcześniej, będzie miała prawdopodobnie miejsce gdzieś tam obecnie szacują w 2023 roku. Jeżeli chodzi o sam fakt dyskontowania, można to powodować zarówno na przykładzie całych rynków, ale też konkretnych aktywów, w tym spółek. Prosty przykład, który często gdzieś tam jest powielany, ale jest dosyć skuteczny. Załóżmy, że spółka informuje dzisiaj o podpisaniu bardzo dużego kontraktu. Ten kontrakt w ciągu przynajmniej pięciu następnych lat zapewni duże przychody ze sprzedaży produktów, które będzie ta spółka miała. Ale pierwsza wpłata za te produkty nastąpi gdzieś mniej więcej za rok. Produkty zostaną dostarczone trochę wcześniej, wpłata później. Inwestorzy nie będą czekali całego roku, aż spółka otrzyma pierwsze te transze pieniędzy na swoje konto, tylko jeżeli ta informacja rzeczywiście jest wiarygodna i prawdopodobieństwo duże, że tak się będzie miało miejsce, to spółka zacznie prawdopodobnie rosnąć już dzisiaj. I na tym właśnie polega dyskontowanie przyszłości. Jasne. Powiedziałem na początku, że być może taka BESSA to trochę łatwiejsze dla tych, którzy dopiero zaczynają, bo
no bo trochę sobie o tym dzisiaj powiemy, mogą kupić coś taniej, trochę trudniejsze być może dla tych, którzy już coś mają, no bo mieliśmy coś, co było symboliczne 100 zł warte, dzisiaj jest zwyczajnie mniej i co? I kupować dalej? No to nie jest psychologicznie łatwe, ale może Arturze trochę przesadziłem, bo z drugiej strony ktoś, kto dopiero zaczyna, no jest początkującym inwestorem, no widzi te spadki, ta krew na rynkach się leje, jak to wy mówicie, i te emocje to są trudne do okiełznania, myślę, dla kogoś zupełnie początkującego, ale zadam ci to pytanie wprost. Czy to jest dobry moment, czy BESSA to jest w ogóle dobry moment do tego, żeby inwestować na giełdzie? Jest takie powiedzenie, bodajże jego autorem jest Warren Buffett, że najlepszy moment na rozpoczęcie inwestowania był wczoraj, a drugi najlepszy jest dzisiaj. Więc tak, jak najbardziej jest to dobry moment, zwłaszcza jeżeli mówimy o takim inwestowaniu pasywnym, czyli prostym inwestowaniu w szeroko zdywersyfikowane indeksy akcji z założeniem inwestowania długoterminowego. To przy takim podejściu jest to bardzo fortunny moment, ponieważ kiedy będzie lepszy moment na rozpoczęcie inwestowania niż wtedy, kiedy jest tanio? Wszyscy chcemy wtedy kupować wtedy, kiedy jest tanio, a sprzedawać, kiedy jest drogo. Chociaż, kiedy przychodzi co do czego, i tutaj chcę powiedzieć, że to nigdy nie jest aż tak proste, jak się wydaje, że kiedy mamy spadki, słyszymy, że może strefa euro się rozpadnie, że świat się kończy. Nagłówki w gazetach mówią, że krew się leje i że intuicja podpowiada uciekaj. No właśnie, to są te emocje. I to jest moment, w którym my wahamy się i bardzo często odstępujemy od tego, żeby rozpocząć inwestowanie. To jest wbrew pozorom bardzo trudny moment do rozpoczęcia inwestowania. No właśnie, czyli co, ja najchętniej bym wypłacił te wszystkie pieniądze, które gdzieś tam w różnych miejscach mam i zatrzymał je zwyczajnie w materacu, a nie kupował jakieś tam akcje na giełdzie, tak? To tego rodzaju emocje mogą ludziom towarzyszyć, tym początkującym szczególnie. No dobra, ale słuchajcie, jeżeli ja mam na przykład jakąś strategię, my o tym trochę mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, jeśli Państwo rzucą okiem na wiedzę, to skarb.wp.pl, to znajdą Państwo taki odcinek, jak się przygotować. No jak sobie założyłem taką strategię, przygotowałem sobie konkretny plan inwestycyjny, wiem czego chcę, wiem czego oczekuję, zrobiłem to w spokojnych czasach, kiedy jeszcze BESSY nie było, kiedy nie było nerwów, to co, to teraz właśnie po to zrobiłem, żeby w takich trudnych czasach się zwyczajnie tego trzymać, możliwie ograniczając emocje, czyli trzymam się tego planu inwestycyjnego, trochę zamykam oczy na te emocje i jeśli chciałem kupować, jeśli wiedziałem, że ten instrument, ten ETF czy akcje tej spółki mnie interesują, i taki skład portfela, a nie inny będzie dla mnie odpowiedni, się będę z tym dobrze czuł, to realizuję tę strategię, tak? Tak, uważam, że jak najbardziej. Szczególnie, jeżeli jesteśmy początkującymi inwestorami i jeszcze, okazuje się, na chwilę obecną mieliśmy to szczęście, że nie inwestowaliśmy na giełdzie. Mówię szczęście ze względu na to, że w ostatnim roku mieliśmy bardzo duże spadki i cały czas gdzieś... Czyli mogłem być dzisiaj na dużym minusie, gdybym wcześniej zainwestował. Gdyby gdzieś tam rok temu inwestor zaczął już po określeniu swojej strategii inwestycyjnej inwestować, to prawdopodobnie ze względu na to, że światowe rynki, polska giełda są na dużym minusie, również jego portfel byłby na minusie. Ogólnie kupować jest lepiej, kiedy jest tanio, niż kiedy jest drogo. To brzmi jak banał, jeżeli mielibyśmy... No, nigdy nie wiemy, kiedy to jest ten moment, prawda? I to jest jakby... Tak, ale przy inwestowaniu długoterminowym uważam, że nie ma co na siłę szukać dołka BESSY, ponieważ może by to być wyczerpujące psychicznie dla samego inwestora. Przy inwestowaniu długoterminowym warto podzielić ten kapitał na jakieś części i zacząć po prostu inwestować. I nawet jeżeli zainwestujemy dzisiaj, ten rynek dalej spadnie, ale my będziemy sukcesywnie inwestować, to będziemy uśredniać sobie tę cenę. A prawdopodobieństwo, że kiedyś te giełdy odbiją, przynajmniej z historycznego punktu widzenia, jest dosyć duże. Czyli tak jak sobie kiedyś w tym planie moim inwestycyjnym założyłem, że będę co miesiąc inwestował na giełdzie 500 zł, to nie zmieniam tego. Cały czas inwestuję 500 zł, bo kupowałem za 500 zł, powiedzmy, miałem określoną spółkę, czy tam spółki, czy instrumenty, które mnie interesowały, kupowałem wtedy za te 500 zł, nie mogłem kupić za dużo, jak była hossa, bo to było drogie, ale dalej kupuję za 500 zł te akcje tej samej spółki, czy ten sam instrument, dzisiaj mogę po prostu kupić tego dużo więcej, bo jest tańsze. Nawet znaczy straciłem, to mnie trochę boli, ale z drugiej strony szybciej z tego wyjdę, jeśli dalej będę tę strategię realizował, tak? No po prostu się tego trzymam. Tak, tutaj myślę, że to co warto podkreślić, wspomniałem o tym, że warto zainwestować, jeżeli nie wczoraj, to już dzisiaj. Powiedzieliście o regularnym inwestowaniu. Statystycznie rzecz biorąc, lepiej jest jednorazowo zainwestować całą kwotę, ale z punktu widzenia tego, jak wyglądają kwestie behawioralne,
dużo łatwiej jest podzielić tą kwotę właśnie na wiele części, czy przynajmniej na kilka części i rozłożyć te zakupy w czasie. Mówiliśmy o tym, czym jest BESSA. Minimum pół roku, przeważnie od 6 do 24 miesięcy. Mamy za sobą już pół roku. Dlaczego by nie podzielić tego na kilka części i przez najbliższe półtora roku nie dokładać, nie kupować po prostu kolejnej transzy? Żeby dać sobie też taką szansę, taką rezerwę psychiczną, żeby nie było takiego ryzyka, że kupiłem dzisiaj za wszystko, a jutro jest jeszcze tańsze. Że mam do siebie wyrzuty sumienia, że nie poczekałem, bo mogłem kupić taniej. Tylko my tego nigdy nie wiemy, kiedy będzie ten dołek, prawda? Nie mamy szklanej kuli. Zamykając tę część wstępną trochę naszego dzisiejszego spotkania, to bardzo lubię to powiedzenie, że no właśnie, ale to trochę o czym powiedział Artur, że te emocje tyle ważą, proszę Państwa, w nas i że rozsądek by podpowiadał jakieś rozwiązanie, ale emocje nas blokują i źle doradzają. Giełda to jest jedyny sklep na świecie, w którym klienci boją się kupować, kiedy jest tanio, zamiast zwyczajnie korzystać z tych przecen. No dobrze. O tych emocjach może jeszcze dzisiaj trochę powiemy, natomiast na pewno przejdźmy do konkretów, bo my mamy takie ambicje pokazywać Państwu no, bardzo konkretne rozwiązania i trochę krok po kroku, być może za rękę, jeśli Państwo dadzą się złapać, poprowadzimy Was praktycznie, jak to zrobić. No to słuchajcie, składamy zatem zlecenie. No, skorzystajmy z Waszego systemu transakcyjnego. Jestem zdecydowany, przekonaliście mnie, chcę kupić, założyłem sobie rachunek w Waszym domu maklerskim. Zresztą taka formatka, czyli takie miejsce w tym systemie transakcyjnym, z którego chcą Państwo skorzystać, jeśli chcą Państwo coś kupić, na przykład akcje jakiejś spółki, właściwie w każdym domu maklerskim wygląda podobnie, bo są pewne elementy, które wszędzie się pojawiają. Powiedz proszę Krzysiu, co ja tutaj widzę, jakie są te kluczowe elementy, na co powinienem zwrócić uwagę? Przede wszystkim na samym początku zaznaczam, czy kupuję, czy sprzedaję. No tak, mam pięć kluczowych elementów na tej formatce. Pierwsze, kupno bądź sprzedaż, jeżeli jesteśmy początkującym inwestorem. To prawdopodobnie tak niczego nie mamy. To niczego nie mamy, więc zostaje nam ta lewa strona, czyli kupno. Następnie wybieramy walor, instrument finansowy, czyli na przykład akcję, którą chcemy kupić. Wpisujemy tutaj w formatkę interesujący nas walor. Na przykład jakiś skrót oznaczający spółkę, której akcję chcę kupić. Jak najbardziej, z tym, że nawet jeżeli byśmy wpisali całą nazwę, to się powinno się jak najbardziej wyświetlić. Ale to nie muszą być akcje spółki, to mogą być na przykład, nie wiem, jakieś ETF-y, ETF-y, tak? Obligacje, jak najbardziej. Jasne. Kolejny element to liczba instrumentów, które chcemy kupić. Czyli myślę, ile na przykład tych akcji chcę dokładnie kupić. 100, 200, 150, myślę, że to szerszego komentarza nie wymaga. Kolejny bardzo kluczowy element to określenie ceny. Czy składamy zlecenie z limitem ceny, czy może bez limitu ceny? Co to ceny? Znaczy? To oznacza, że jeżeli byśmy złożyli dla przykładu zlecenie z limitem ceny, mamy jakieś upatrzone akcje, które chcielibyśmy kupić po 100 zł. Oznacza to, że jeżeli złożymy takie zlecenie po 100 zł, to rynek, system traktuje to w taki sposób, że ja jako inwestor jestem w stanie zapłacić za jedną akcję maksymalnie 100 zł. Mogę zapłacić mniej, mogę zapłacić 98, 99, jeżeli ktoś będzie sprzedawał, dokładnie, to ja kupię taniej. Dokładnie. Mhm. Ale nie zapłacę grosza więcej ponad 100 zł. Na tym polega zlecenie z limitem. Odwrotnie jest przy zleceniu sprzedaży, szybko jeszcze dopowiem. Przy sprzedaży określamy poziom minimalny, który oczekujemy za jedną, dajmy tutaj akcję, którą sprzedajemy. Czyli chcę dostać za tę akcję, którą posiadam, nie mniej niż 100 zł, dokładnie. I to jest zlecenie z limitem. Jest też możliwość złożenia zleceń bez limitu. O tym za moment też troszkę szerzej powiemy. I ostatni element. Tam data, to jeszcze jest, data. Standardowo tutaj jest ustawiona data na jeden dzień. To oczywiście można wydłużyć. Przedłużyć. Czyli jeżeli chcę kupić akcje określonej spółki, one dzisiaj kosztują, nie wiem, 110 zł, ale ja mówię, nie dam więcej niż stówkę. Jasne. No to zakładam tę stówkę i co? I jestem w stanie w tej dacie zaznaczyć, jak długo jestem w stanie czekać, aż ta stówka, aż spadnie do stówki. Można wydłużyć jak najbardziej ważność zlecenia, które będzie obowiązywało na giełdzie. No dobrze, a jak to jest, Arturze, jeśli chodzi o rynki zagraniczne? Jest jakaś różnica w tych zleceniach? No bo my dzisiaj bez trudu kupujemy, właśnie nie musimy przecież kupować na giełdzie papierów wartościowych przy pięknej książęcej w Warszawie. Bez trudu możemy także z takiej formatki korzystając prowadzić, kupować transakcje, dokonywać transakcji na rynkach zagranicznych, nie? Na rynkach zagranicznych wygląda to bardzo podobnie. Zlecenie typu limit i zlecenie rynkowe to dwa podstawowe typy zlecenia. W przypadku zleceń rynkowych, czyli po każdej cenie, nie mamy wpływu na to, po jakiej cenie kupimy, ale mamy gwarancję, że zlecenie się zrealizuje. W przypadku zleceń z limitem ceny nie mamy pewności... Bo może nie spaść do tego momentu, albo nie w tym czasie, czy nie w tym czasie, który założyłem, prawda? Jeżeli chodzi o zlecenie typu market, zlecenie rynkowe, czyli po każdej cenie,
mamy pewność, że się zrealizuje, natomiast nie mamy wpływu na to, po jakiej cenie. Natomiast ono się zrealizuje po najlepszym, aktualnie dostępnym kursie. W przypadku zleceń z limitem ceny, tutaj mamy kontrolę nad ceną, czyli możemy określić maksymalny limit ceny w przypadku kupna lub minimalny w przypadku zleceń sprzedaży, jak powiedział Krzysztof. Natomiast tutaj nie ma pewności, czy ono się zrealizuje. Jeżeli każdy chciałby kupić jak najtaniej, tak? Tanio kupić, drogo sprzedać. Ale jeżeli podamy zbyt niską cenę, zlecenie może się nie zrealizować. No dobra, powiedzcie mi jeszcze panowie jedną rzecz, bo mnie to zawsze nurtowało, jak ja wchodzę na stronę money.pl na przykład i widzę tam jedną konkretną cenę konkretnej akcji, konkretnej spółki na przykład notowanej na warszawskiej giełdzie. Skąd się bierze ta jedna konkretna cena, skoro my właściwie mamy tak, sami też trochę o tym powiedzieliście, że w tym systemie transakcyjnym są dwie strony tak naprawdę. Są ci, którzy wystawiają coś na sprzedaż po określonych cenach i są tacy, którzy coś tam... Niektóre te aktywa to są te same, chcą kupić też po określonych cenach, więc to są dwa różne, jakby dwie różne strony równania, dwie różne ceny, a ja ostatecznie widzę na tym money.pl albo na przykład na jakimś pasku w telewizji informacyjnej jedną konkretną cenę. To skąd się bierze ta wypadkowa jakby? Jeżeli widzisz cenę w czasie rzeczywistym, to jest to po prostu cena ostatniej transakcji, która została zawarta na giełdzie na tym danym walorze. Jeżeli z kolei spojrzysz na notowania, to masz stronę kupna i stronę sprzedaży. Dajmy na to, że ktoś chce kupić, najlepsza oferta kupna będzie wynosiła 98 zł, najlepsza oferta sprzedaży 100 zł. To, co mówiliśmy wcześniej, te transakcje nie mogą się spiąć, ponieważ ktoś chce dać maksymalnie 98 zł za akcję, ktoś minimalnie oczekuje 100 zł. Ale w międzyczasie te zlecenia na giełdę też napływają. I może się okazać, że wpłynie na przykład zlecenie sprzedaży właśnie po te 98 zł, bo komuś będzie zależało, żeby od razu je zrealizować. Puszcza to zlecenie po 98 zł i to jest właśnie ta cena ostatniej transakcji. Jasne. No dobra, to ja mam wskazówkę. Bardzo proszę. Ponieważ arkusz zleceń, uważam, jest to coś, co może budzić jakiś niepokój. Właśnie, co to w ogóle jest? Tak, do czego to służy? Ktoś, kto nie widział tego nigdy na oczy, może być niechętny, żeby poznawać, bo to jest coś nowego. Uważam, że nie ma się czego bać, to po pierwsze. Natomiast po drugie, nie ma też obowiązku, żeby to poznawać. Jeżeli wchodzisz sobie na stronę jakiegoś popularnego portalu i widzisz ten kurs ostatniej transakcji, z dużym prawdopodobieństwem, jeśli do tego kursu, który widzisz, załóżmy 100 zł, dodasz 1-2%, z dużym prawdopodobieństwem uda ci się kupić to, co chcesz. No bo pewnie aż tak bardzo się w tym krótkim czasie nie bujnie. Tak. Panowie, trochę się tutaj to pojawiło, ale to też jest... Państwo widzą te wyjaśnienia i te definicje, ale chciałbym, żebyście to jeszcze krótko powiedzieli i wyjaśnili raz jeszcze, co to jest zlecenie PCR i co to jest zlecenie po każdej cenie, czy po cenie rynkowej PCR i po każdej cenie, czyli PKC. Czym one się różnią? To są takie rozwiązania, które trochę mi intuicja podpowiada, no, czytając nazwę tego zlecenia. Że jak chcę teraz szybciutko, no tam nie chcę czekać. No, chcę teraz, to co? To rozumiem, że do tego to może służyć. Tak, zlecenie PKC i PCR są zleceniami bez limitu ceny, tak jak mówiliśmy wcześniej. Jeżeli puścimy takie zlecenie na giełdę, praktycznie mamy gwarancję, że zrealizuje się ono od razu, ale podejmujemy też większe ryzyko, że może się zrealizować po kursie, który niekoniecznie już jest dla nas tak dobry, jakbyśmy chcieli. Będzie to widoczne szczególnie przy mniej płynnych walorach, dlatego, czy na przykład mniej płynnych akcjach, czy innych instrumentach finansowych. Dlatego zlecenie z limitem ceny bardziej nas zabezpiecza, ponieważ tutaj określamy maksymalną cenę kupna, jaką byśmy chcieli. I to, co też Artur wspominałeś, jeżeli na przykład nie chcemy ryzykować zlecenia PKC czy PCR, bo uznamy, że gdzieś to może odchylić się za bardzo ceny, którą oficjalnie byśmy chcieli kupić bądź sprzedać, możemy tak puścić zlecenie z limitem ceny wyższym od bieżącej, co widzimy w arkuszu. Czyli jeżeli w arkuszu jest sprzedaż po 100 zł, puśćmy to zlecenie po 103 zł na przykład i wtedy, co jest jeszcze istotne, to zlecenie zrealizuje się po cenie oczekującej, czyli po cenie sprzedaży. Ja puściłem zlecenie po 103 zł, ale ono się zrealizuje po cenie sprzedaży, czyli po 100 zł. To jest ewentualnie taka podpowiedź, jeżeli nie chcemy za bardzo ryzykować z tym zleceniem PKC-PCR. Państwo słyszą, że dzisiaj jest takie spotkanie niezwykle praktyczne, właściwie trochę poradnikowe. Jeśli Państwo mają bardzo konkretne nawet pytania, niuanse na przykład serwisu transakcyjnego. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby to pytanie zadać. Ja widzę, że niektóre już spływają, za to bardzo dziękuję. Na pytania za chwilę będziemy, na Państwa pytania za chwilę będziemy odpowiadać. Ale możemy się, Arturze, umówić, że tak jakby wyczerpaliśmy taki absolutny fundament, trzy kluczowe rodzaje zleceń po cenie rynkowej,
po każdej cenie i zlecenie z limitem, to jest takie abecadło, tak? Takie absolutnie podstawowe rzeczy, tak? Zgadzasz się, że to można by wyczerpać abecadło w ten sposób? Tak, tak. Jeżeli mówimy o abecadle, to jak najbardziej. To jakbym jeszcze dodał, bo teraz jestem, powiedzmy, nie do końca początkujący, czyli coś już tam na tym rachunku mam, jakieś aktywa, jakieś akcje wcześniej kupiłem. No i co? I teraz widzę, że to niestety mocno mniej lub bardziej spada i też chciałbym... No nie do końca wierzę, jakoś ograniczyć tę stratę, prawda? Czyli nie trzymać za wszelką cenę, nie trzymać nie wiadomo jak długo, nie trzymać nawet jak spadnie 70%. Mogę to jakoś ograniczyć po to, żeby nie kontrolować tego cały czas, tylko założyć z góry, że jeśli spadnie do jakiegoś momentu, to no dobra, no trudno, muszę zrealizować tę stratę i pożegnać się z tymi akcjami? Mogę to zrobić? Tak, służą do tego zlecenia z limitem aktywacji. One służą do dwóch sytuacji. Pierwsze to jest właśnie, kiedy chcemy ustawić sobie tak zwanego stop lossa, ale druga sytuacja, kiedy chcemy grać na wybicie, czyli taka strategia bardziej tradingowa. Czyli odwrotna jest strategia, o której już powiedzieliśmy, że chcemy kupić tanio i sprzedać drogo, tylko inaczej, chcemy kupić drogo, a sprzedać jeszcze drożej. Czyli wtedy, kiedy widzimy na wykresie... Że rośnie, tak, że jest jakiś trend wzrostowy, ja chcę się załapać, tak, na tą falę. Zdarza się, że widzimy na wykresie miejsce, przez które kurs się nie chce przebić. Jest to tak zwany opór. Czyli miejsce, kurs dochodzi do tego miejsca i wraca. I bardzo często zdarza się, że kiedy uda się przebić przez ten opór, przeważnie wtedy, kiedy wyczerpie się zlecenie tego dużego gracza, który tam przeważnie stoi, to wtedy kurs potrafi bardzo mocno poszybować w górę. To jest to takie inwestowanie z trendem jakby, tak? Dokładnie. Trend following, czyli inwestowanie z trendem, bardzo dobrze. I można użyć zlecenia z limitem aktywacji, które polega na tym, że oprócz limitu ceny albo określenia po każdej cenie wprowadzamy dodatkowy parametr limit aktywacji. I przykładowo, jeżeli widzimy opór przy 100 zł, możemy ustawić, żeby na przykład limit aktywacji wynosił 101 zł. To oznacza, że po złożeniu zlecenia ono zostanie przyjęte, ale ono nie pojawi się jeszcze w arkuszu zleceń. Ono wejdzie do arkusza zleceń w momencie, kiedy kurs przebije się przez 100 zł i dojdzie do 101, dopiero wówczas nasze zlecenie aktywuje się, pojawi się w arkuszu zleceń i zrealizuje się z tym zleceniem, które aktualnie będą na giełdzie. Dzięki temu mamy zautomatyzowany sposób wejścia w pozycję, dzięki czemu mamy szansę na to, żeby szybko kupić natychmiast po wybiciu i być w pozycji gotowym na to, kiedy ten kurs zgodnie z naszymi oczekiwaniami dynamicznie poszybuje w górę. Czyli mówiąc krótko, to są trochę takie automaty, które mocno ułatwiają nam życie. Znaczy zwyczajnie my sobie coś tam wyobrazimy i założymy, bardzo konkretne poziomy, czegoś się spodziewamy, ustawimy odpowiednie automaty, one zrealizują za nas robotę, nawet jak będziemy w tym czasie na siłowni, na saunie czy w pracy. Tak, to są takie dodatkowe parametry zlecenia opcjonalne, które pozwalają nam na automatyzację handlu. Dobrze, Krzysiu, ale gdybym chciał, to oczywiście mogę na bieżąco cały czas śledzić, co się dzieje z notowaniami moich akcji albo tych, którymi jestem zainteresowany. Mogą to Państwo robić na przykład za pomocą strony money.pl, do czego zachęcam, ale mogą to zrobić, rozumiem, wszyscy Państwo za pomocą telefonu komórkowego. No dzisiaj mamy właściwie w telefonie komórkowym wszystko. Jak najbardziej. Rozwój technologii idzie również w kierunku giełdy, w kierunku rozwoju biura maklerskiego. W tym roku wprowadziliśmy nową aplikację mBank Giełda. Aplikację, która tak naprawdę funkcjonalnością bardzo mocno już przypomina typowy rachunek, gdybyśmy chcieli się zalogować przez stronę internetową na naszym laptopie. Funkcjonalność jest bardzo podobna, więc jeżeli rzeczywiście bardzo chcemy na bieżąco wszystko śledzić, mamy taką możliwość. Ale jeżeli zakładaliśmy, że inwestujemy długoterminowo, odradzałbym śledzenie notowań co 5-10 minut, ponieważ gdzieś w końcu te emocje, niedobre emocje mogą wziąć górę. Okej, bo w Waszej aplikacji wszystkie te szczegóły można znaleźć. Jak sobie widzę, że tutaj jest i wykres, limity kupna-sprzedaży, to sobie ustawię. Bieżąca cena, to wszystko jest dostępne. O właśnie, w tej chwili mogą Państwo na to rzucić okiem. Artur, ale to chyba prawda. Ty sporo opowiadasz, edukujesz w zakresie inwestowania pasywnego. Może w ogóle zapomnieć czasami o tym, że się gdzieś tam coś kupiło. Jak są takie trudne czasy, to iść na tę saunę, iść na tę siłownię, iść do roboty i się tym specjalnie nie przejmować. Zwłaszcza, jeśli ja się trzymam tej swojej strategii i rzeczywiście mam taki horyzont no, wieloletni. No, co mnie obchodzi to, że to dzisiaj bardzo spada, jak za miesiąc, za rok, a nawet za 2 lata może znacznie podrożeć, a mnie tak naprawdę interesuje jeszcze dłuższa perspektywa, prawda? W ogóle zapomnieć o tym.
kiedy inwestujemy aktywnie, czego przykład podałem wcześniej przy okazji mówienia o limicie aktywacji, no to mimo, że są te możliwości automatyzacji handlu, pewne rzeczy nie przeskoczymy i musimy jednak rzucać okiem na ten rynek. Ale kiedy inwestujemy w sposób pasywny, dużo rzadszy, wykonujemy mniej transakcji, nastawiamy się na długi okres, to zapomnienie o tym, że są notowania giełdowe, może nam paradoksalnie pomóc. Ja tylko Państwu powiem, że oczywiście inwestowanie w ogóle, czy to pasywne, czy aktywne, jakiekolwiek z natury, proszę Państwa, wiąże się z ryzykiem. To jest wpisane trochę w ten proces. W ogóle Państwo, jeśli będą zakładali gdziekolwiek rachunek maklerski, spotkają się, czy w ogóle będą stawiali na jakiś produkt inwestycyjny, spotkają się z taką ankietą MiFID, która określi Państwa profil inwestycyjny, skłonność do ryzyka, trochę określi Państwa wiedzę. Opowiadaliśmy o ankiecie MiFID w którymś z poprzednich odcinków. Wszystkie do znalezienia na Wiedza to Skarb WP.pl. A w ogóle to, o czym my dzisiaj mówimy, panowie, to jest edukacja, to nie jest żadne doradztwo inwestycyjne. My zwyczajnie przekazujemy Państwu wiedzę, to nie są porady inwestycyjne, proszę nam wierzyć, robimy w to w najlepszej wierze, ale proszę tego nie traktować osobiście jako konkretnej wskazówki inwestycyjnej, to zawsze zależy od naszej indywidualnej sytuacji, od Państwa indywidualnej sytuacji i zawsze to Państwo ostatecznie ponosicie odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. No dobrze, fajne pytanie od Państwa, za co dziękuję, cały czas mogą schodzić. Słuchajcie, pierwsze, trochę wracamy do samego początku, ale bardzo proszę, myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Arturze, pan Piotr pyta, nie brakuje opinii, że ekstremalnie niskie wyceny polskich spółek giełdowych mogą być życiową okazją do inwestowania, no bo skoro jest tak tanio, no to szczególnie tanio, ekstremalnie tanio, jak pisze nasz widz, to może trzeba kupować. Czy rzeczywiście tak jest, pyta widz, co powinno się dziś zrobić, pyta dalej pan Piotr, uciekać z giełdy, kasować PPK, czy przeciwnie, kupować akcje? No bardzo proszę, gdybyś miał panu Piotrowi głęboko w oczy spojrzeć, to co byś mu powiedział na tak postawiony problem? Prawdą jest, że polskie akcje są wyjątkowo tanie i tak tanie chyba nie były nigdy. Zdaje się, że był ostatnio właśnie ranking, który pokazywał wskaźniki, jak drogie są rynki i my żeśmy chyba właśnie przegonili nawet Rosję. No bo mówi się o tym, że giełda w Warszawie jedna z najgorszych giełd na świecie. Okej. Około 40%. Ale to jest historia. Znaczy najgorsza giełda to znaczy, że jest tania, to znaczy, że może być drożej, nie? Tak. Mówi się, że w długim terminie akcje zawsze rosną. Natomiast przestrzegałbym przed sprowadzaniem tej zasady do każdej akcji. Nie każda akcja rośnie w długim terminie. W długim terminie rośnie ogólnie rzecz biorąc cały rynek akcji, indeksy akcyjne. Więc jeżeli chcemy inwestować z założeniem, bo jest tanio, ja bym skłaniał się raczej do tego, żeby inwestować w sposób maksymalnie szeroko zdywersyfikowany. Ja osobiście preferuję jak największą dywersyfikację geograficzną. Jeżeli chodzi o polską giełdę, bo tego dotyczy pytanie, tu przyznaję, ja osobiście inwestuję w sposób nieco bardziej aktywny. No to od razu, słuchaj, w kolejnym pytaniu pan Piotr, to odpowiedz ten sam pan Piotr. WIG20 niedawno został ogłoszony najgorszym indeksem giełdowym świata w 2022, to wiemy, ale pan Piotr konkretnie pyta, Arturze, czy to już koniec, czy to już początek końca giełdy papierów wartościowych? Mam nadzieję, że nie. Trudne pytanie, ciężkie westchnięcie, proszę Państwa. No, jesteśmy rozwijającym się krajem, powinniśmy mieć silną, prężną giełdę, trzymajmy kciuki, by tak w istocie było. Prawda? Ja myślę, że nad naszym rynkiem ciąży kilka rzeczy, między innymi niedokończona reforma emerytalna. Natomiast głęboko wierzę, że uda się te pewne sprawy dokończyć i inwestorzy zagraniczni, bo oni w dużym mierze decydują o tym, jakie są wyceny na naszym rynku swoimi pieniędzmi, że jednak wrócimy jednak do tego trendu wzrostowego, w jakim są rynki wschodzące, do których jeszcze się zaliczamy, mimo że niektórzy uważają nas za rynki rozwinięte. Powiedziałeś przed chwilą o tym, że czasami trudno jest, wymaga to wiedzy, zaangażowanie, wybrać konkretne akcje, konkretne spółki, dużo łatwiej jest szerzej inwestować. I Krzysiu, jest pytanie no właśnie o takie szersze inwestowanie. Pan Piotr, ale inny widz, pyta, czy w biurze maklerskim mBanku można kupić konkretny indeks, na przykład WIG20? W ramach ETF-ów, tak. Czyli o tych trzech literkach warto pamiętać, o tym Państwu trochę opowiadaliśmy. ETF, co to jest? Przypomnij. ETF to jest koszyk instrumentów prowadzony w ramach funduszu. Jest on notowany na giełdzie, charakteryzuje się niskimi kosztami zarządzania. Tak naprawdę w ramach jednego zakupu, tak jak mówię, możemy kupić
koszyk, albo na przykład, który będzie odwzorowywał powiedzmy amerykański S&P Index, albo koszyk jakichś obligacji, spółek technologicznych. Tak naprawdę wybór jest bardzo, bardzo duży. To właśnie to, co mówiliśmy. Można sobie określić, naszkicować swój własny pomysł na inwestowanie i za pomocą i dobrać potem te instrumenty do tego naszego pomysłu, naszej wizji, tej naszej strategii. ETF-y zdecydowanie to ułatwiają, tak? No i to widać w rosnącej popularności też tych instrumentów. Konkretnie odpowiadając na to pytanie, tak, no można kupić konkretny ETF na indeks tych warszawskich blue chipów, indeks WIG20, to można kupić, jest coś takiego. Jeżeli chodzi o warszawski blue chip, nie mam szczerze pewności, sprawdzę to, odpiszę na pewno, jeżeli chodzi o zagraniczne. Myślę, że jest. ETF-y, te notowane na polskiej giełdzie, między innymi ETF na WIG20, one są dostępne przez każde biuro maklerskie, które jest członkiem giełdy i z całą pewnością jest dostępny i jak najbardziej można z niego korzystać. No dobrze, panowie, konkretne pytanie, no właśnie na takie liczby bardzo państwu dziękuję, te takie konkretne, precyzyjne, poradnikowe. Czy można ustalić, pyta pan Maciej, zlecenie z limitem cen i jednocześnie z określoną ilością liczbę, na pewno miał pan na myśli akcji. Jeśli tak, to jak to działa w praktyce, Arturze? Czyli tak, ustalić zlecenie z limitem ceny i jednocześnie z określoną liczbą akcji. Tak, powiem więcej, nawet nie da się inaczej. Nie da się inaczej, no właśnie. Czyli tam wpisuję konkretny limit, od razu wpisuję ile tych akcji po tym maksymalnym czy minimalnym limicie za rzeczy chcę sprzedać czy kupić. Tak. Inaczej formatka nie puści. Inaczej formatka nie puści, panie Maciej. Limit ceny i wielkość zlecenia są niezbędnymi parametrami, które muszą być zawsze określone w zleceniu. Zainwestowane w akcje polskich spółek z początkiem roku. Teraz duży spadek, pyta pani Katarzyna, wycofać z taką stratą, czy czekać na odbicie przynajmniej do wyrównania włożonej kwoty. No to są, kurczę, to są zawsze te emocje, nie? Co tak naprawdę zrobić? Bo pani Katarzyna zainwestowała, widzi teraz, loguje się teraz na aplikację albo na stronę internetową, widzi tam na czerwono wszystko się świeci, jest duży spadek. Właściwie może ja bym dorzucił do pytania pani Katarzyny. Żadne z tych rozwiązań. Słuchajcie, co wy na to? Nie tylko nic nie robić, nie tylko nie sprzedawać, a może kupić, dokupić. To oczywiście zależy od naszego planu inwestycyjnego, jeżeli tak jak rozmawialiśmy na początku, chcemy inwestować 500 zł miesięcznie, ale tutaj co istotne, to jeżeli inwestujemy długoterminowo, to te 500 zł miesięcznie rzeczywiście musimy włożyć w tę giełdę i mieć możliwość, żeby te pieniądze gdzieś tam pracowały dłużej, żeby nie było tak, że wpłacimy 500 zł, ale za 2 tygodnie będziemy potrzebowali na przykład pieniędzy na rachunki, część wypłacić. Więc jeżeli inwestujemy długoterminowo, to przy takich spadkach giełdowych słabym pomysłem szczerze wydawałoby mi się sprzedawanie wszystkiego. Tak jak wspominałem, giełda dyskontuje sporo w przyszłości. Zakładam, że wszystko jeszcze nie jest zdyskontowane, ponieważ między innymi te czynniki, które wpływały na i wpływają na spadki na giełdzie, czyli cykl podwyżek stóp procentowych u nas w Polsce, ale i na świecie, przede wszystkim w amerykańskim Fedzie, wojna za naszą wschodnią granicą, która jest też bardzo dużym czynnikiem negatywnie wpływającym na inwestowanie. Czy fakt, że przed nami prawdopodobnie jest recesja, wzrosty cen surowców, to wszystko gdzieś już jest w cenie. Czy to już jest 100% w cenie? Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie. Zakładam, że gdzieś jeszcze spadki mogą być, ale tak jak mówiłem, nie jestem w stanie, myślę, że nikt nie jest w stanie idealnie trafić w dołek Bessy. Przy takich dużych spadkach raczej bym nie sprzedawał, jeżeli długoterminowo jesteśmy w stanie wsadzić te pieniądze, inwestować, uśredniać w spółki, które mają mocne fundamenty, uważam. Nie inwestowałbym w spółki, które gdzieś dopiero powstają, mają bardziej formę wydmuszki. W spółkach o mocnych fundamentach, ponieważ one mają dużo większe prawdopodobieństwo, że wraz z przyjściem nowego cyklu będą w stanie szybko się odbić i odbudować. Czyli to jest trochę tak, pani Katarzyna, ja wiem, że mi łatwo o tym mówić, że to jest takie łatwe gadanie redaktora Wirtualnej Polski, że póki co, Arturze, to jest na razie trochę wirtualny zapis. Znaczy widać, to się świeci na czerwono, to przeraża, są potężne emocje, ale dopóki się nie sprzeda, to się tej straty, która tam na czerwono się pali, się zwyczajnie nie zrealizuje. Czyli to jest na razie tylko trochę wirtualna strata. Dopóki ja nie kliknę sprzedam i nie zaakceptuję tej dzisiejszej niskiej ceny, dużo niższej od tego, po której pani Katarzyna kupiła, to ja zwyczajnie jeszcze tej straty nie zrealizuję. Wciąż mam nadzieję, że ona się zmieni. Myślę, że nie ma łatwiej odpowiedzi na to pytanie niestety. Myślę, że zawsze warto zacząć od zadania sobie pytania,
dlaczego ja wchodziłem w daną inwestycję, jakie były moje założenia, jaki był mój cel inwestycyjny. Jeżeli wchodziłem w inwestycję bez jakiegoś planu, no to jest być może czas na to, żeby zadać sobie pewne fundamentalne pytania o to, jak inwestować, jaka jest moja strategia. Jeżeli to jest tak, już pierwszy z brzegu element, który warto wziąć pod uwagę, jeżeli to jest tak, że ja tych pieniędzy potrzebuję na za miesiąc, bo mam ślub córki i po prostu muszę mieć, nie mogę sobie pozwolić na dalszą stratę. Nie powinienem się z tymi pieniędzmi w ogóle na giełdzie pojawić, tak? Tak, to trzeba powiedzieć, no nie powinno mnie to było w ogóle być. Natomiast jeżeli jest tak, że ja mam te pieniądze mieć zainwestowane na dłuższy horyzont, 3, 5, 10, 15, 20 lat, w zależności od przypadku indywidualnego, to może warto dokupić, więc wszystko zależy od naszej indywidualnej sytuacji i celu inwestycyjnego. Ja wiem, że to brzmi trochę tak zbyt łatwo, ale na to naprawdę nie ma łatwej odpowiedzi. No to też jest wskazówka dla tych z Państwa, którzy nas teraz oglądają, którzy jeszcze są przed podjęciem, uczą się dopiero przed podjęciem tych inwestycyjnych pierwszych decyzji, że warto potraktować poważnie, naprawdę poważnie tę wskazówkę, by sobie nakreślić tę strategię inwestycyjną, zanim się cokolwiek zrobi. Ten plan rozpisać, zanim się go po prostu zrobi i potem się trzymać tego planu. No tylko to ja wiem, że to jest dzisiaj tak łatwo gadać, bo niektórzy już są na tym rynku, może zapomnieli o tym planie, albo te emocje odgrywają dużą rolę i to dzisiaj nie jest takie oczywiste. Ale jeśli ktoś jest przed, to myślę, że zgodzicie się panowie, ten plan warto, zanim się cokolwiek zrobi, z chłodną głową, jeszcze bez emocji, bez zainwestowanych pieniędzy, rozpisać. Wystarczy powiedzieć, że tak. Zgadzacie się ze mną? Tak, dodałbym jeszcze jedno zdanie do tego, co mówiłeś wcześniej w przypadku inwestowania pasywnego, że tak naprawdę możemy gdzieś tam zamknąć oczy, patrzeć, przeczekać. Jeżeli inwestujemy z kolei nawet pasywnie, długoterminowo i kupimy sobie część spółek, serdecznie zachęcam do tego, żeby zapoznawać się z tym, co się na tych spółkach dzieje. Czytać kwartalne wyniki finansowe. Informacje, które z tych spółek gdzieś spływają. Nie musimy tego robić codziennie, nie musimy tego robić co godzinę, tak. Ale jeżeli jesteśmy inwestorami, róbmy to odpowiedzialnie. Słuchaj, jesteśmy właścicielami tych spółek tak naprawdę i wiedzmy i starajmy się dowiadywać, co się w tych spółkach dzieje. No to pan Dariusz od razu pyta, jakie wskaźniki, a propos tej trochę analizy. Ale rozumiem, że pan Dariusz ma na myśli bardziej ten moment wyboru jeszcze, no chociaż generalnie, co do zasady analizy. Jakie wskaźniki giełdowe są najbardziej interesujące? Chyba oczywistym jest cena do zysku, ale na jakie inne najlepiej zwracać uwagę, będąc początkującym inwestorem i od jakich zacząć się uczyć? No to ja tylko powiem, że myśmy mieli, proszę państwa, ostatni webinar, chyba czwarty to był, a może trzeci. Proszę zerknąć na wiedza.skarbwp.pl o analizie fundamentalnej i analizie technicznej. Przy okazji mówienie o analizie fundamentalnej, te wszystkie elementy tam były poruszane. No ale tak, no chyba pan Dariusz ma rację, cena do zysku to jest jeden z podstawowych takich wskaźników, które opisują nam sytuację określonej akcji. Od czego warto się zacząć jakby uczyć? No pamiętaj, że tutaj pan Dariusz nazywa siebie początkującym inwestorem. Tak, i najbardziej cena do zysku z jednym z takich kluczowych i podstawowych wskaźników. Tutaj dodam jeszcze, że ostatnio rzeczywiście ten wskaźnik dla polskiej giełdy jest gdzieś był tam na pułapach historycznie niskich, co oczywiście nie da gwarancji, że on od razu gdzieś odbije, czy w ogóle mu się dynamicznie odbić. To, na co ja bym zwrócił uwagę, jeżeli chcemy wybrać jakieś spółki do portfela, czytałbym wyniki finansowe tych spółek i między innymi przeglądał pod względem konsensusu analityków, którzy oni zazwyczaj dla dużych spółek prognozują. I czytałbym też to, co analitycy na ten temat piszą. Zwróciłbym uwagę na rekomendacje, jeżeli chodzi o takie stricte wskaźniki, no to oczywiście, jeżeli to jest gdzieś spółka początkująca, no to czy na przykład przychody jej zaczynają rosnąć, czy w którymś momencie ona staje się rentowna pod względem na przykład rentowności EBITDA, czy już na poziomie zysku netto. W tych bardziej fundamentalnych spółkach, które już są duże na giełdzie, zwracałbym uwagę właśnie też, jak ten biznes się kształtuje w gorszych czasach i czy na przykład kwartał do kwartału, czy rok do roku on gdzieś tam daje nadzieję, że będzie odbił. No dobra, to co mówi doświadczony makler papierów wartościowych, pani Monice, która zadaje bardzo rozsądne pytanie. Pani Moniko, bardzo za to dziękuję. Gdzie najlepiej sięgać po informacje dotyczące prognoz poszczególnych spółek? Jak prognozować zachowanie giełdy? To jest pytanie, jak rozumiem, o takie no zwyczajnie wartościowe i wiarygodne źródła informacji. Czy na przykład jak ja bym odpowiedział, przepraszam, że wejdę trochę w buty eksperta, ale bym odpowiedział pani Monice, że gdyby to, że to są na przykład strony internetowe domów maklerskich, to byłby dobry pomysł? I tak, i nie. Z tego względu, że
takimi raportami, które służą do informowania o tym, jaka jest sytuacja spółki. Są to tak zwane rekomendacje czy raporty analityczne. Natomiast wbrew obiegowym opiniom, to nie są raporty, które są skierowane do inwestorów indywidualnych, inwestorów detalicznych. To są opracowania, które mają po kilkadziesiąt stron. Trudno się przez to przebić. Są to opracowania dość szczegółowe, które bazują na rachunkowości i większość inwestorów moim zdaniem nawet nie tyle, że nie ma do nich dostępu, bo to też prawda, ponieważ dostęp do nich przeważnie kosztuje i to nie mało, to też bardzo często nie będzie miało czasu szczegółowo przeglądać te wszystkie analizy. Więc prawda jest taka, że jest to bardzo trudno dostępne z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Bardzo mi się podoba pytanie od pana Jakuba. Czy sprzedając akcje mam gwarancję, że rzeczywiście zostaną one sprzedane przynajmniej po aktualnej cenie rynkowej? Bo takie bardzo oczywiste wydawałoby się pytanie. Bardzo dziękuję panie Jakubie, bardzo mi się podoba to pytanie. Jeżeli składamy zlecenie na spółce, na której handel odbywa się płynnie i złożylibyśmy zlecenie sprzedaży... Co to znaczy, że płynnie? Że jest dużo chętnych sprzedaży, do kupca? Jest zawierane dużo transakcji, spready na przykład pomiędzy kupną a sprzedażą nie są jakieś bardzo duże, tylko na przykład może być kilka groszy. Są duże obroty na tych akcjach. Jeżeli byśmy złożyli zlecenie na przykład PKC, czyli bez limitu ceny... O każdej cenie. To tak. To jak najbardziej możemy tutaj złożyć, to sprzedamy. Jeżeli chcielibyśmy sprzedać po cenie rynkowej, czyli to, o czym rozmawialiśmy, po cenie ostatniej transakcji, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Czy po pierwsze ta cena jest w momencie złożenia przez nas zlecenia, bo my też musimy przez tą formatkę przejść, wpisać tam te wszystkie podstawowe dane. To troszkę zajmuje, cena gdzieś tam może uciec. Warto sprawdzić, czy cena jest aktualna w momencie, kiedy wysyłamy ją na giełdę. I po drugie warto zwrócić uwagę, czy wolumen sprzedaży, który my chcemy, czyli ile akcji my sprzedajemy, czy będzie pokrycie po stronie kupna. Na taką samą liczbę akcji będzie chętna druga strona. Bo jeżeli na przykład będziemy chcieli sprzedać 2000 jakichś akcji, a w najlepszej ofercie kupna po cenie, po którą chcemy sprzedać, będzie 500, to będzie sytuacja taka, że zrealizuje się 500, a 1500 pozostanie w arkuszu niezrealizowany właśnie z tą ceną, którą wystawiliśmy. Bardzo fajne pytanie od pana Jakuba. Kolejne i bardzo państwu dziękuję za takie pytanie dotyczące fundamentów. Właśnie się tutaj po to spotykamy, żeby o tej edukacji opowiadać, żeby mówić także o absolutnie podstawowych i fundamentalnych rzeczach. Pan Jakub pyta, na jakiej zasadzie działa dywidenda wypłacana z tytułu posiadania akcji. Arturze, powiedz proszę w ogóle, co to jest dywidenda, tak króciutko. Co to jest dywidenda? Dywidenda to jest zysk spółki, którym spółka dzieli się ze swoimi właścicielami. A właśnie, to jest to, co ty powiedziałeś, Krzysiu, że to odpowiedzialne podejście. Ja jestem współwłaścicielem jakiejś firmy, czyli jak mam akcję firmy, mało czy dużo, nieważne, wystarczy jedna, uczestniczę także w tym zysku. Czyli rozumiem, że jak się firma dzieli, spółka się dzieli takim zyskiem ze swoimi właścicielami, czyli akcjonariuszami, to ja, w zależności od tego, ile mam tych akcji, coś tam od tej spółki dostanę, fragmencik tego zysku. Tak to działa. No dobra, pan Jakub pyta, na jakiej zasadzie to działa. Znaczy ja muszę coś zrobić, żeby dostać tę dywidendę, tę wypłatę części zysku spółki, której jestem akcjonariuszem, czy nic? Czy po prostu czekam i ona wpłynie? Tak. Są... W każdym roku spółka decyduje o tym, co zrobić z zyskiem za rok ubiegły. I jeżeli decyduje się na wypłatę dywidendy, bo to też nie zawsze jest oczywiste, zwłaszcza w Polsce. Bo może się okazać, że te zyski zostają w spółce i są przeznaczone na inwestowanie, na rozwój firmy. Mhm. Tak. Jeżeli jest decyzja o tym, że wypłacamy zysk naszym akcjonariuszom, to określamy datę w ciągu roku, kiedy my te akcje musimy mieć na rachunku, żeby tą dywidendę otrzymać. Jest to tak zwany dzień dywidendy. Ale wystarczy, że mam, a reszta się dzieje sama. Tak. Z automatu. Możemy dzień wcześniej tych akcji nie mieć, dzień po dniu dywidendy tych akcji znowu nie mieć. Czyli trochę kupić na okoliczność tej wypłaty. Biuro maklerskie rozlicza podatek od prowadzenia, nie musimy z tym nic robić. No właśnie. Dywidendy dostajemy na nasz rachunek maklerski. Pełen automatyzm. To słuchaj, Krzysiu, skoro jesteś przy głosie, to jest pytanie bardzo konkretne od pana Tomka. Czy w aplikacji mBanku Giełda można ustawić alerty
na konkretne walory, na przykład kiedy walor osiąga określoną cenę, czyli że mi w telefonie, wiesz, wyskoczy jakieś powiadomienie, że czekam na jakąś tam cenę, oprócz tych automatów, tych automatycznych zleceń, to taka informacja dla mnie, że tam śledzę notowania konkretnej spółki, czekam, aż ona osiągnie określoną cenę, czy wyskoczy mi jakieś powiadomienie, jeśli sobie tam zaprogramuję, żeby mi wyskoczyło. Jeśli... Możemy określić pusze, czyli informacje, które do nas przychodzą, kiedy na przykład dany walor się zrealizuje, kiedy zostanie coś sprzedane bądź kupione po cenie. Od jakiej sumy realnie można zacząć inwestować, pyta pan Kacper. Jakiego rzędu wielkości są to pieniądze? Myślę, że Warren Buffett mógłby trochę tutaj odpowiedzieć. Znaczy tak, jeśli ty powiedziałeś, że najlepszy dzień, moment to był wczoraj, a trochę gorszy jest dzisiaj, to podobnie z pieniędzmi. No, najlepsze są duże, ale rozumiem, że każde są dobre. Teoretycznie można zacząć inwestować od kilku złotych, ponieważ są na giełdzie notowane akcje, które kosztują raptem kilka złotych. Natomiast wiadomo, warto mieć tych akcji więcej. Nie warto stawiać tylko na jednego konia, na jedno, tylko warto mieć to ryzyko trochę rozproszone. W związku z czym realnie trzeba mieć tych środków trochę więcej. Również z tego powodu, że przy tych najmniejszych zleceniach o najmniejszej wartości są prowizje, które możemy odczuć, ponieważ są tak zwane minimalne wartości prowizji. W związku z czym taki minimalny kapitał, według mnie, z którym warto zacząć inwestować, to jest kilka tysięcy złotych. Okej. Okay. Pani Ania pyta, ile czasu zajmuje średnio przeprowadzenie transakcji od momentu zlecenia? Czyli jakby jest zlecenie, ja wiem, co chcę zrobić, to od czego właściwie zależy ten czas i wiemy, ile średnio to od szybkości wpisania w klawiaturę wszystkich danych, które są konieczne do uzupełnienia, czyli to formatka zlecenia i wysłania zlecenia na giełdę. Jeżeli ustalimy po cenie, która się natychmiast zrealizuje, to jest mniej niż sekundy. No tak, ale jeżeli, bo to też trochę zależy od tego, czy się pojawi ta cena, którą ja tam sobie wybrałem, tak? No bo jeżeli się... Tak, najbardziej, inaczej to jasne, zlecenie się nie zrealizuje. No bo jeżeli to jest limit, jakiś określony, określona cena, określony limit i w dodatku ja sobie tam wpisuję, że to zlecenie będzie ważne, aktywne przez tydzień, to przez tydzień będzie ważne i aktywne. Jak się pojawi ta cena, to się zrealizuje zlecenie, jak nie, to nie. Ono będzie na giełdzie czekało, tak? Jasne. Jeżeli pojawi się ta cena, to rzeczywiście się to zrealizuje, jeżeli nie, no to po prostu będzie to zlecenie niezrealizowane. No dobra, szukam jeszcze dużo tych pytań od Państwa, bardzo ciekawych. Bardzo za to dziękuję. Czy na GPW, pan Paweł pyta, istnieje możliwość krótkiej sprzedaży? Co to jest w ogóle, Artur, krótka sprzedaż? Krótka sprzedaż jest wtedy, kiedy ty masz akcje, a ja spodziewam się, że one spadną, że ich kurs spadnie. Wtedy pożyczam je od ciebie, sprzedaję je na giełdzie, odkupuję tanie i ci oddaję. Ale to jest trochę zawiłe. No i co? Mogę wejść w słowo? Dodam od siebie, że tak, istnieje możliwość krótkiej sprzedaży. Odbywa się to między innymi za pomocą instrumentów pochodnych, ale od razu zwracam tutaj uwagę, że szczególnie przy początkujących inwestorach jest to temat, którym raczej nie polecałbym, żeby się zajmować, ponieważ inwestowanie na instrumentach pochodnych wiąże się między innymi z dźwignią i jest bardzo duże ryzyko poniesienia straty. Ale też krótka sprzedaż na polskim rynku, ona istnieje, ale jest bardzo mało rozwinięta. Na rynkach zagranicznych zdecydowanie jest... dużo bardziej powszechne. Bardzo rozsądne pytanie od pana Piotra. Takie trochę, panie Piotrze, to jest pytanie, szczerze mówiąc, pytanie absolutnie na cały odcinek naszego spotkania, ale dobra, no na koniec, panowie, chciałbym, żebyście się do tego odnieśli. Niech króciutko to będzie taka wskazówka i taka trochę dla państwa zachęta, żeby się tym tematem zainteresować. Zająć się zwyczajnie własną finansową przyszłością już teraz. Indeksy GPW znalazły się na samym dole światowych zestawień, o tym mówiliśmy, zakładając, że to właśnie dobry czas na inwestowanie, na co warto wyłożyć oszczędności, jak zbudować, właśnie to jest jeszcze lepiej zadane pytanie, też pan Piotr, jak zbudować dzisiaj portfel, który za 10-15 lat może zacząć przynosić zyski. Panowie, no mamy mało czasu, więc tylko złote strzały i złote reguły, ale są takie, Arturze, no są takie reguły, które mówią, na przykład to nasze ulubione słowo na D, jak dywersyfikacja, które mogą nam podpowiedzieć, jak zbudować portfel, który za 10-15 lat może zacząć przynosić zyski. To jest w ogóle rozsądna perspektywa, prawda? 15 lat. Tak, taki minimalny horyzont, o którym mówimy, że jest długi, kiedy chcemy inwestować zwłaszcza w akcje, to 5 lat. Kiedy to jest 10-15 lat, to już jest komfort już jest dużo większy. Można powiedzieć, prawdopodobieństwo, że zakończymy tę inwestycję z sukcesem, jest już bardzo wysokie. W tak długim okresie można próbować kupić pojedyncze akcje,
jeżeli mamy jakąś wizję, zwłaszcza jeżeli na przykład pracujemy w jakiejś branży i mamy większą wiedzę, mamy jakąś przewagę nad innymi. Że będzie się nieźle rozkręcała ta branża. Spodziewamy się tego. Mhm. Możemy próbować inwestować bardziej selektywnie, jak to się mówi, czyli kupować pojedyncze spółki. Natomiast jeżeli wychodzimy z założenia, że nie wiemy, co się wydarzy, nie mamy wiedzy na ten temat, które spółki mogą zarobić więcej, a które mniej, lepiej jest zdywersyfikować portfel w jak największym stopniu, o tym już dzisiaj mówiłem, zwłaszcza geograficznie, i kupić na przykład ETF na cały świat. No są takie. Jest jeden instrument, jedna transakcja i kupuje instrument, który w pewnym sensie pokrywa wszystkie giełdy świata, tak? Tak. Tak. No po prostu, proszę Państwa, po prostu. Można coś takiego zrobić zwyczajnie w ten sposób. Trudne słowo, ale ono się tutaj pojawia. Dywersyfikować, czyli zróżnicować zwyczajnie ryzyko i zróżnicować zwyczajnie taki zakup. Wiedza to skarb.wp.pl. Tam bank wiedzy, tam poprzednie odcinki, tam zapis tego, to się dzieje na żywo. Ale zapis wideo tego spotkania także w tym miejscu. Tam się pojawią także odpowiedzi na te pytania. Państwo je sami widzą. Dużo tych pytań, na sporo odpowiedzieliśmy, ale na inne też odpowiemy. Dać proszę tylko naszym ekspertom kilka dni, by się tym pytaniom przyjrzeli. Z czasem odpowiedzą i te pytania znajdą także swoje odpowiedzi, więc warto też za kilka dni zwyczajnie wrócić na tę stronę. Wiedza to skarb wp.pl. Za miesiąc mniej więcej będziemy mówić o emeryturach, bo koniec roku, który się zbliża, nieubłaganie, to jest taki dobry moment, żeby się zastanowić, czy wykorzystałem limit inwestowania, odłożenia pieniędzy za pomocą IKE i IGZE. Indywidualne konto emerytalne, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. To się ściśle zwiąże też z inwestowaniem. To są duże korzyści wynikające z jednego, z drugiego trochę inne rozwiązania. Proszę uważnie czekać i być czujnym. Za miesiąc dużo więcej o emeryturze, o inwestowaniu na emeryturę w ramach IKE i IGZE opowiemy. A dzisiaj w piątym odcinku naszego webinaru bardzo dziękuję. Krzysztof Pakulski, ekspertem banku. Krzysiu, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Artur Wiśniewski, założyciel stockbroker.pl, makler papierów wartościowych. Dziękuję, Arturze. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwo wyposażeni w wiedzę, a przynajmniej, że Państwo zostali zainspirowani do tego, żeby zadbać o swoją finansową przyszłość. Już teraz, bo nikt tego lepiej od Państwa nie zrobi i lepszego momentu niż dzisiaj, szczerze mówiąc, żeby się zacząć tego uczyć, też nie będzie. Tego Państwu życzę ogromu tej wiedzy i sukcesów finansowych w przyszłości, a może nawet już teraz. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się i do zobaczenia za miesiąc.